Cześć YouTube, z tej strony Daniel Noworyta, kanał Programista Frontend. W dzisiejszym odcinku przedstawienie drugiej z tych wielkich serii, które planuję przeprowadzić tutaj na tym kanale. To znaczy seria Zrozumieć CSS i Roadmapa, specjalnie na nią przeznaczona. Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób postaramy się lepiej zrozumieć CSS. Intro! W dzisiejszym odcinku roadmapa na temat nauki CSS-a, to jest roadmapa, którą przygotowałem specjalnie jakby na tą okazję, na tą playlistę Zrozumieć CSS, roadmapa, którą ja bym podążał, jeżeli miałbym dzisiaj od nowa zaczynać uczyć się CSS-a, także roadmapa będzie dla Ciebie dostępna, podlinkuję ją pod tym odcinkiem, jeżeli zapomnę, to napisz do mnie na daniel@programistafrontend.pl, wyślę Ci ją na maila. Poza tym nie chcę tutaj za bardzo przedłużać, dlatego zapraszam Cię do komputera, tam opiszę Ci całą roadmapę i całą playlistę Zrozumieć CSS na kanale Programista Frontend. Cześć, z tej strony Daniel Noworyta, kanał Programista Frontend. To, co masz przed sobą, to roadmapa, którą przygotowałem dla nas, na naszą wspólną naukę przez ten sezon zimowy na tym kanale. Chcę zrobić trzy większe playlisty, zrozumieć JavaScript, zrozumieć HTML, zrozumieć CSS. I zrozumieć CSS to jest jedna z nich, dlatego dzisiaj pokażę Ci plan nauki na najbliższe miesiące na kanale Programista Frontend. Jeżeli chcesz otrzymywać dodatkowe materiały, dzięki którym tworzę poszczególne odcinki, dodatkowe materiały, z których możesz samemu uczyć, udoskonalać swoją wiedzę na temat CSS-a, zapisz się na newsletter na stronie www.programistafrontend.pl. Natomiast to, co dzisiaj Ci pokażę, to plan nauki na najbliższe miesiące, który będzie związany tylko i wyłącznie z serią Zrozumieć CSS. I to jest roadmapa, którą przygotowałem na podstawie innych dostępnych tego typu publikacji oraz moich własnych przemyśleń po prawie roku pracy w branży IT. Gdybym ja miał teraz zaczynać uczyć się CSS-a, to trzymałbym się tej kolejności, którą tutaj pokażę Ci w tym odcinku i której ja będę się trzymał, tworząc dla Ciebie kolejne odcinki do serii Zrozumieć CSS. I pierwszym punktem na naszej liście to będą fundamenty CSS-a. Tutaj będziemy poruszać takie tematy jak przeglądarka parsuje HTML, CSS, jak dodać CSS do strony internetowej. Poruszymy sobie coś takiego jak CSS-owy syntaks, czyli porozmawiamy sobie na temat selektorów, deklaracji, bloków, właściwości i property. Dodatkowo jednym z kolejnych punktów, które też będziemy poruszać, to będą podstawowe selektory, czyli te selektory uniwersalne, typy, klasy, ID i atrybuty, dzięki którym możemy sobie łapać elementy na stronie internetowej. Następnym punktem tutaj w tym pierwszym odcinku będzie kaskadowość i specificity, czyli jak rozwiązywać konflikty w CSS-owych deklaracjach. Ostatni punkt, na którym skupimy się podczas omawiania tych fundamentów numer jeden, to będzie dziedziczenie i jak sobie z tym radzić, jak sobie sprawdzić, czy dana jakby właściwość będzie dziedziczona później niżej. Punkt numer dwa na naszej liście to fundamenty CSS 2. Tutaj już poruszymy sobie coś takiego, jak działa model pudełkowy, nauka o różnych typach modelu pudełkowego. Porozmawiam sobie tutaj, jak określić rozmiar za pomocą CSS, czyli pouczymy się o padding, margin, width, height i border prop. Swoją drogą przygotowałem jeden odcinek, który spotkał się z bardzo fajnym przyjęciem przez Was, widzów tego kanału. Podlinkuję go gdzieś tutaj, gdzie można sobie zobaczyć i w jaki sposób tłumaczę model pudełkowy. Dodatkowo, co będziemy poruszać tutaj w tym drugim odcinku, to będziemy poruszać tego typu rzeczy, jak nadajemy style dla tekstu, relatywne jednostki w CSS-ie, zmienne w CSS-ie i jak przeglądarka parsuje dokument HTML i CSS razem. Punkt numer 3 na naszej roadmapie to fundamenty CSS-a i tu już przejdziemy do zagadnień związanych z layoutem. Pouczymy się o różnych różnicach pomiędzy pozycjami absolute, relative, fixed, static i sticky. Pokażę Ci kilka fajnych przykładów, gdzie można wykorzystywać te różne pozycje. Zaczniemy sobie naukę Flexboxa, Grida i Floats. Będzie to takie wprowadzenie. Ostatnim, trzecim punktem to będzie praktyka, czyli początki budowania mniejszych layoutów, takich jak belka nawigacyjna. Już w tym, jakby na tym etapie pokażę Ci, jak możesz wykorzystać w praktyce wiedzę, którą zdobędziesz przez te pierwsze trzy segmenty, przez które sobie przejdziemy na tej playliście. Już dzięki temu będziesz mogła zbudować sobie prostą belkę nawigacyjną. Kolejny punkt na naszej liście to też będą fundamenty, natomiast to już ostatni punkt z fundamentów, które będziemy poruszać na playliście Zrozumieć CSS i to będą zaawansowane selektory. Bardzo dużo osób ma z tym problemy, też słyszałem, dlatego też postanowiłem poruszyć ten temat i grupowanie selektorów, w jaki sposób możemy dokładnie dobierać się do elementów, to pomocą child, general sibling, adjacent sibling i column. Dodatkowo przejdziemy sobie do praktyki, czyli zaczniemy sobie budować mniejsze layouty, takie jak belka nawigacyjna i inne rzeczy związane właśnie z zaawansowanymi selektorami.
I to będą, to jakby zamknie nam temat fundamentów w CSS-ie i tych zaawansowanych selektorów. Następna rzecz na naszej liście to już będzie średni CSS i kiedy przejdziemy sobie przez wszystkie fundamenty, to kolejne rzeczy, które będę poruszał na playliście Zrozumieć CSS, to media queries i tutaj pouczymy się o typach medii i będziemy chcieli zrozumieć min width, max width, w jaki sposób do tego podchodzić, tworząc sobie breakpointy. Pouczymy się troszkę podejścia mobile first, pokażę ci, w jaki sposób możesz sobie tworzyć proste designy w programie Adobe XD, bo tego ja używam na co dzień do swoich projektów. Nawet ta prezentacja, którą tutaj widzisz, była zbudowana właśnie w programie Adobe XD. Potem poruszymy sobie taki temat, jak znaleźć i ustawić odpowiednie breakpointy dla projektu. Też już robiłem odcinek na ten temat na tym kanale, natomiast chcę troszkę odświeżyć tą wiedzę i pokazać inne podejścia, które możesz użyć podczas tworzenia swoich projektów. I ostatnim punktem w tym średnim CSS-ie, punkcie piątym na naszej playliście Zrozumieć CSS, będzie praktyka, czyli budowa responsywnej nawigacji i responsywnego układu strony. Pokażę ci, jak uzyskać sobie taką prostą, Holy Grail się nazywa, layout, czyli layout, gdzie mamy belkę po lewej stronie, w środku mamy content, belkę po prawej stronie, jak zrobić, żeby to wszystko było responsywne. Kolejny punkt na naszej liście to też średni CSS i tu jakby druga część tego modułu średniego CSS-u i tu będą przejścia i animacje i tu sobie zamkniemy ten moduł. W tym module porozmawiamy sobie o transition properties, jak zastosować przejścia w pseudoklasach, pouczymy się troszkę na przykładach praktycznych, w jaki sposób możemy właśnie tworzyć przejścia i animacje. Potem pobudujemy sobie podstawowych animacji, takich jak zmiana koloru tła na zderzeniu on hover i dodanie styli dla inputa, kiedy ten zostanie sfokusowany. To są jakby najczęstsze przykłady, w którym możemy używać sobie te przejścia i animacje. No i ostatnim punktem, który poruszymy sobie tutaj w tym średnim CSS-ie, to będzie nauka o transform, czyli w jaki sposób możemy tego używać do umieszczania zmiany pozycji elementów na naszej stronie. Kolejny większy moduł, który będzie na liście Zrozumieć CSS, to jest zaawansowany CSS i tutaj będzie kilka rzeczy, które chciałbym poruszyć, które myślę, że mają ogromne znaczenie dzisiaj, jeżeli chcesz wejść do branży IT. To będzie metodologia BEM. Dlaczego powinieneś wziąć pod uwagę tę metodologię i co to jest Block Element Modifier? Pouczymy się troszkę na praktycznych przykładach, pokażę ci, w jaki sposób możesz stosować taką metodologię w swoich projektach. To będzie jeden z odcinków na tej playliście. Następnym punktem, który chciałbym poruszyć, to jest preprocesor SAS. Tutaj pouczymy się o zmiennych, o nestingu, o partials, o mixins, jak importować sobie te rzeczy do naszych styli, jak używać operatorów i funkcji w SAS-ie. Także to też jest jedna z rzeczy, które myślę, że może ci się bardzo przydać, jeżeli aplikujesz na swoje pierwsze stanowisko w branży IT. I to jest jedna z rzeczy, których ja też uczyłem się, jak zaczynałem startować do branży IT. Także myślę, że to jest bardzo ważny punkt, żeby poruszyć ten preprocesor SAS i to sobie poruszymy w tym kursie, mini kursie na kanale Programista Frontend. Kolejną rzeczą, którą będziemy się zajmować, to już jest zaawansowany CSS. Tutaj chciałbym poruszyć z sobą taką rzecz jak architektura 7.1. Co to jest? To jest architektura, która jest wykorzystywana do większych projektów CSS-owych i pokażę ci na przykładzie jednego z większych projektów, jak wykorzystywać taką architekturę i tutaj wyjaśnimy sobie pojęcia takie jak abstrakcje, vendors, base, layouts, components, pages i teams. To jakby ta wiedza, którą tutaj zdobędziesz, przydać się już przy większych projektach. Nie jest to wiedza wymagana do tego, by robić sobie mniejsze projekty do portfolio, natomiast jest to wiedza, która przydać się już przy pracy w większych projektach, gdzie będziesz musiała pisać CSS i jakoś zarządzać całą architekturą tego CSS-u. Dlatego też myślę, że architektura 7.1 jest bardzo fajna i przydaje się w codziennej pracy, szczególnie właśnie w większych projektach. Dlatego też poruszymy sobie ten temat. I ostatnim punktem na roadmapie, na tej roadmapie do nauki CSS-a są zaawansowany CSS punkt numer 10 i tu będą CSS-owe frameworki. Przygotowałem sobie na liście póki co dwa. Jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł, to możesz wrzucać, bo tak jak mówię, lista będzie rosła z czasem. Będę starał się produkować odcinki co tydzień, pokazywać ci te punkty jakby ze swojego punktu widzenia, tak byś mogła je lepiej zrozumieć. I tutaj poruszymy sobie dwa frameworki. Tailwind CSS, który bardzo lubię, i Bootstrap, który też jest bardzo popularnym frameworkiem CSS-owym. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o naszą roadmapę. Jeszcze taka mała uwaga, jeżeli chcesz wspólnie się ze mną uczyć na kanale Programista Frontend, wszystkie odcinki będą za darmo, wszystkie dodatkowe materiały do nauki będą na newsletterze i zapis jest na stronie www.programistafrontend.pl, także jeżeli jeszcze cię tam nie ma, zachęcam cię serdecznie do zapisania się. Póki co wysyłam tam tylko i wyłącznie informacje o nowych odcinkach co tydzień i w miarę jak będą ukazywały się odcinki na playlistach Zrozumieć CSS, Zrozumieć JavaScript i Zrozumieć HTML, będę wysyłał tam również dodatkowe materiały, na bazie których będę przygotowywał materiały dla ciebie do nauki poszczególnych rzeczy, tych poszczególnych trzech filarów na frontendzie. To tyle na dzisiaj. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić cię do wspólnej nauki razem ze mną na tym kanale przez sezon zimowy. Będziemy sobie poruszać zagadnienia główne związane właśnie ze świętą trójką frontendową, czyli HTML-em, CSS-em i JavaScriptem.
dzisiejszym odcinku dowiedziałaś się, w jaki sposób będziemy uczyć się wspólnie CSS, a jakie punkty będziemy sobie poruszać po kolei, w jakiej kolejności. W tydzień temu mówiłem Ci o HTML-u, o roadmapie związanej właśnie z HTML-em. W przyszłym tygodniu poznasz roadmapę związaną z JavaScriptem i już potem sukcesywnie ruszymy sobie z produkcją odcinków, które będą związane z poszczególnymi tematami. Chciałbym, żeby ta wiedza była dostępna dla każdego, dlatego też zachęcam Cię do wspólnej nauki. Jeżeli masz ochotę razem ze mną uczyć się w sezonie zimowym frontendu, jeżeli masz ochotę zmienić branżę i zostać programistą, to zapisz się na newsletter na stronie programistafrontend.pl, www.programistafrontend.pl. Natomiast jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, pisz do mnie śmiało na daniel@programistafrontend. Postaram się pomóc jak tylko mogę. Poza tym zachęcam Cię serdecznie do subskrybowania kanału. Tam będą najnowsze odcinki właśnie na seriach Zrozumieć JavaScript, Zrozumieć HTML, Zrozumieć CSS. Nie pozostaje mi nic innego niż zachęcić Cię do wspólnej nauki. Co, widzimy się za tydzień. Cześć! I wish to be